Gratulacje za zwycięstwo twojego zespołu na domowym rajdzie. Ja mam 650 km na rajd, ale cieszę się, że to było na terenie, można powiedzieć, siedziby mojego głównego partnera, więc jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Zdrowie. Jesteś w zasadzie zaprzeczeniem tego, że NK przegrywa ze 2000. To nie tylko ja, jesteśmy całym zespołem dobrze przygotowani i mam nadzieję, że tak samo będzie w przyszłych rajdach. Tutaj wszystko układało się po naszej myśli od samego początku i skończyło się dobrze. To było niesamowite, kiedy na ostatniej pętli, już na pierwszym odcinku, skrzywiliśmy koło. Przerzuciliśmy je do tyłu po odcinku i później w tym kole złapaliśmy kapcia na następnym odcinku. Przerzuciliśmy znowu zapas, założyliśmy na ten tył. Zapas założyliśmy na prawy przód, a z prawego przodu przełożyliśmy na lewy tył, ale w każdym razie mieliśmy prawą oponę na lewym tyle i tylko 0,2 sekundy straty do Leszka. Ale postanowiliśmy pojechać może nie ryzykownie, ale wyszło ryzykownie. Wynik z rajdu Lotos to dobry prognostyk przed rajdem Polski. Dobry prognostyk, ale nie należy popadać w euforię. Nie wiem jeszcze, jakim samochodem pojedziemy, z jakiej stajni. Natomiast teraz muszę odpocząć, bo jestem bardzo zmęczony.